Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z najważniejszych problemów, na jakie napotkało polskie lotnictwo wojskowe w okresie międzywojennym, były rosnące koszty utrzymania rosnącej floty samolotów różnych typów. Poszukiwano rozwiązania, które będzie z jednej strony tanie, z drugiej strony pozwoli na wystawienie dużej liczby nieskomplikowanych maszyn, a z trzeciej strony pozwoli na zrealizowanie potrzeb wojska, które oczekiwało, że głównym zadaniem lotnictwa wojskowego będzie prowadzenie misji rozpoznawczych. W takich oto okolicznościach narodziło się tzw. lotnictwo towarzyszące, które w polskich warunkach kojarzy nam się głównie z samolotami biorącymi udział w kampanii wrześniowej, a więc doskonale znanym wszystkim modelarzom z okresu PRL samolotami RWD-14B Chapla, oraz Lublin R13 nazywanymi potocznie erami lub pasikonikami. W praktyce jednak oprócz dwóch wymienionych typów przez polskie Eskadry Towarzyszące przetoczyły się jeszcze inne typy. Dzisiaj chciałbym poświęcić nieco miejsca na omówienie dziejów samolotu PWS-5T2, który był jednym z pierwszych samolotów tego typu wykorzystywanych w polskim lotnictwie wojskowym. Tym, co wyróżniało lotnictwo towarzyszące, było wykorzystywanie maszyn, które przynajmniej w teorii miały być samolotami wielozadaniowymi, bo miały nadawać się do wykonywania zadań łącznikowych i rozpoznawczych, a także były na tyle proste, że można je było od czasu do czasu wykorzystywać jako samoloty szkoleniowe. By w pełni spełnić postulat wielozadaniowości, samoloty wykorzystywane we skadrach towarzyszących musiałyby jeszcze przenosić choćby niewielki ładunek bomb, ale w większości przypadków nie było to wymagane. Ministerstwo spraw wojskowych oczekiwało natomiast, by samoloty były możliwie proste i tanie w budowie ponadto by możliwe było ich serwisowanie w warunkach polowych, na przykład by można było ukryć je w typowej stodole. Pierwsze zamówienie na podobne maszyny pojawiło się w 1926 roku, gdy władzę w polskim lotnictwie wojskowym przejął pułkownik, pilot, inżynier Ludomił Rajski, postrzegany przez większość personelu polskiego lotnictwa jako człowiek blisko związany z sanacją. W ciągu kilku następnych lat koncepcja tworzenia eskadr towarzyszących, stworzona przez Rajskiego, zaczęła się krystalizować, a poszczególne wytwórnie, zajmujące się do tej pory głównie produkcją licencyjną, przystąpiły do budowy własnych maszyn. Jedną z wytwórni które liczyły na rządowe zamówienie, była podlaska wytwórnia samolotów, która w odpowiedzi na wymagania Ministerstwa Spraw Wojskowych dotyczących nowego samolotu łącznikowego postanowiła przygotować maszynę noszącą oznaczenie PWS-5T2. Samolot opracowany przez inżyniera Aleksandra Grzędzielskiego i inżyniera Augusta Bobka Zdaniewskiego nie od razu otrzymał oznaczenie PWS-5T2. Wcześniej samolot nosił oznaczenie PWS-7 i dopiero w 1929 roku otrzymał nazwę PWS-5. Samolot był dwupłatowcem o konstrukcji drewnianej. W konstrukcji płatów zastosowano dźwigary skrzynkowe, zaś płaty były pokryte sklejką i płótnem. W samolocie zastosowano lotki szczelinowe. Przy czym w prototypach były one umieszczone zarówno na płacie górnym, jak i dolnym, a w samolotach seryjnych tylko na górnym. Kadłub samolotu miał przekrój prostokąta, był wykonany z drewna i kryty płótnem, tylko przód i górna część kadłuba były pokryte cienką blachą aluminiową. Samolot zabierał 190 litrów benzyny, która znajdowała się w zbiorniku umieszczonym w przedniej części kadłuba przed kabiną pilota. Kabina pilota była osłonięta z przodu wiatrochronem, natomiast umieszczona z tyłu kabina obserwatora, który był jednocześnie dowódcą załogi, była po bokach oszklona. Oszklenie znajdowało się także w jej przedniej części. Jednocześnie to właśnie tam znajdowało się prawie całe wyposażenie dodatkowe samolotu, na które składała się w pierwszym rzędzie radiostacja pokładowa RKLD. Aparat fotograficzny f50 oraz podchwytywacz meldunków, który był obsługiwany przez obserwatora. Ponadto do dyspozycji obserwatora oddano także ruchomy karabin maszynowy Lewis, umieszczony na obrotnicy, który miał stanowić główne uzbrojenie samolotu. Maszyna była napędzana 9 dziewięciocylindrowym silnikiem Wright Whirlwind J5 o mocy 220 koni mechanicznych. Silnik napędzał drewniane dwułopotowe śmigło o stałym skoku. Podobny napęd zastosowano także w innych samolotach towarzyszących. Silnik Whirlwind cieszył się bardzo dobrą opinią ze względu na dużą niezawodność, dlatego też niektórzy krytycy idei tworzenia eskadr towarzyszących stwierdzili później, że zastosowanie silników tego typu w samolotach towarzyszących przyczyniło się do wzrostu lenistwa wśród mechaników, no bo ci nie mieli co robić. Jest to trochę przesadzone, ale generalnie dobrze oddaje dobre właściwości tegoż silnika. Oprócz wspomnianego wyposażenia warto jeszcze wspomnieć o instalacji elektrycznej. Samolot miał 9 metrów rozpiętości, 6,8 metra długości. Jego powierzchnia nośna wynosiła 25 metrów kwadratowych. Samolot był dość lekki, jego masa całkowita wynosiła 1120 kg, przy czym mówimy tu o wersji seryjnej. Prototyp był cięższy, ważył aż 1180 kg. Pomimo niezbyt dużej masy, samolot rozwijał takie sobie prędkości. Prędkość maksymalna wynosiła 155 km na godzinę, a prędkość przelotowa 135 km na godzinę. Przyznam szczerze, że kilkukrotnie podczas jazdy autostradą udało mi się bardziej rozbujać, ale nie mówcie o tym nikomu. Taka tajemnica. Prędkość lądowania wynosiła 60 km na godzinę, zasięg 550 km, a maksymalny pułap 3300 m. Przy czym jest to wartość dla samolotów seryjnych, bo w przypadku prototypu było to tylko 2500 m, ale nikt nie wymagał, by samoloty tego typu latały tak wysoko. Ze względu na oczekiwanie, że maszyna będzie nadawała się do lądowania i startów z przygodnych lądowisk, duże znaczenie miało podwozie. W przypadku PWS 5T2 było ono trójkoleniowe z amortyzatorami olejowo-powietrznymi Vickers. Podwozie uzupełniała płoza ogonowa, którą również wyposażono w amortyzator. Prototyp został oblatany 28 grudnia 1928 roku. Próby wykazały dobre właściwości pilotażowe samolotu. Drugi prototyp, oznaczony PWS-5A, oplatany w lutym 1929 roku, miał zmienione usterzenie pionowe i skrócone łoże silnika. W październiku 1929 roku PWS 5A zajął piąte miejsce w pierwszym locie południowo-zachodniej Polski. Osiągi obu prototypów znacznie odbiegały od przewidywanych w projekcie, miały niedostateczny pułap i ciężar znacznie przekraczający zakładany. Okazało się, że są to maszyny, które mogą być zaakceptowane przez władze wojskowe, które zamówiły serię pięciu egzemplarzy. Oddano je w sierpniu 1929 roku pod oznaczeniem PWS 5T2, liczbowe oznaczenie typu 51 no i tutaj były numery kolejne od 51.3 do 51.7 Samoloty te od PWS 5A różniły się brakiem lotek na dolnym płacie zmienioną obudową kabiny obserwatora oraz dodaniem kołpaka śmigła. Próby w IBTL wykazały, że samolot ma długi rozbieg i złe właściwości przy podejściu do lądowania. Oprócz testów prowadzonych w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa, samoloty towarzyszące, a więc Lublin R10 i PZL-EU2, skierowano na testy do jednostek wojskowych. Pierwsze eskadry towarzyszące zostały utworzone w dwóch pułkach lotniczych: czwartym stacjonującym w Toruniu oraz szóstym stacjonującym w Lwowie. Zgodnie z oczekiwaniami władz wojskowych, próby przeprowadzone podczas manewrów wykazały, że wojsko potrzebuje podobnych eskadr. W przypadku eskadr towarzyszących utworzonych w ramach czwartego i szóstego pułku wszystkie samoloty oceniono bardzo wysoko, ale generalnie za Najsłabszą konstrukcję uznano samolot PWS 5T2. W przypadku maszyny z Podlasia wojsko narzekało na długi rozbieg, chwalono natomiast dobrą widoczność z kabiny obserwatora. Nie do końca spodobała się natomiast obrotnica, na której umieszczono karabin maszynowy. Ponadto generalnie wojsko nie było zachwycone z układu dwupłata. Pomimo tego, dla PWS 5T2 nadal szukano odpowiedniego zastosowania. Samoloty skierowano na testy m.in. do Lotniczej Szkoły Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu. Latem 1930 roku dwa samoloty PWS-5 T2 z 43. Eskadry Towarzyszącej przydzielono do Rzecznej Eskadry Lotniczej w Pińsku, gdzie operowały z lądowiska usytuowanego przy Mostach Wolańskich. W czasie krótkiego pobytu na Polesiu władze wojskowe przekonały się o małej przydatności samolotów z podwoziem kołowym do współpracy z okrętami floty lipińskiej, gdzie w terenie bagnistym o wiele lepiej spisywały się amfibie. Tych jednak brakowało. W końcu jednak udało się wygospodarować kilka francuskich maszyn z Pucka. Warto przy tym podkreślić, że utrzymywanie floty lipińskiej pochłaniało znaczne środki finansowe, a w ostatecznym rozrachunku formacje rzeczne marynarki wojennej okazały się mało przydatnym i dość drogim rozwiązaniem. Tak czy inaczej, z PWS 5T2. Nie bardzo było co począć. Samoloty PWS-5 T2 były używane do jesieni 1932 roku do celów pomocniczych, m.in. do holowania rękawów przeznaczonych do szkolenia w strzelaniu w locie. Samoloty jeszcze przez kilka lat walały się po hangarach w różnych składnicach i półkach lotniczych. Ostatnie maszyny tego typu zostały skasowane na kilka lat przed wojną. O no ile PWS-5 T2 nie zrobił kariery w wojsku, to jednak okazał się bardzo ważnym punktem w rozwoju firmy PWS, która podczas prac nad samolotem zebrała wiele cennych doświadczeń, które później posłużyły do budowy innych, bardziej udanych maszyn, na przykład prototypu samolotu szkolno-treningowego PWS-12, który zapoczątkował całą rodzinę doskonałych dwupłatów szkolnych budowanych dla wojska aż do 1939 roku. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał przypadł Państwu do gustu. Zachęcam do wspierania rozwoju kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, poprzez zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Po drugie, poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Link do kawy znajduje się w opisie filmu. Można to także zrobić klikając w stylizowaną filiżankę kawy, która właśnie teraz powinna być widoczna na waszych ekranach. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się już jutro. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się tam na tej YouTubie Bożej. Cześć!